Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie. Chciałbym zadać pytanie dotyczące linii kolejowej nr 7. Linii kolejowej, która była jedną z pierwszych wybudowanych na ziemiach polskich i oddano ją do użytku 17 sierpnia 1877 roku, więc blisko 150 lat temu. Przez ten czas, właśnie blisko 150 lat, wielokrotnie była modernizowana, przebudowywana, ale dopiero dzięki pieniądzom Unii Europejskiej, tak można powiedzieć, jest całościowa próba przebudowania tej linii. No nie jest to tak bardzo kolorowo, bo wybór firmy Alsaldi spowodował co najmniej, właśnie to się chciałem spytać, opóźnienie remontu tej linii, pewnie blisko 2 lata. Ja bym prosił o przybliżenie tych opóźnień, pokazanie, ale też kłopoty podwykonawców, kłopoty z rozliczeniem podwykonawców na tej linii. Czy to już jest kwestia rozliczeniowa? A konkretne pytanie też chciałbym zadać dotyczące, oprócz remontu linii, są obiekty towarzyszące tej linii. Są dworce, które w części są w programie, część samorządy przejęły i wykonują remonty, tak jak chociażby dworzec kolejowy w Motyczu, który sumptem i staraniem samorządu gminy Konopnica jest remontowany i będzie przeznaczony w części na te dworcowe, części samorządowe, ale są budynki towarzyszące, na przykład właśnie w tym Motyczu, ale po kolei w każdej ze stacji, zabytkowe budynki drewniane, które dzisiaj naprawdę obraz tragiczny. Czy macie państwo jakiś program na ratowanie tych budynków, czy zostanie przy tej modernizowanej linii taki obraz zniszczeń? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.